Ostatnio nagrywaliśmy filmik, gdzie mieliśmy ze sobą spiny. Na niby. Ale dzisiaj, po dzisiejszym filmiku, wydaje mi się, że mogą być te spiny naprawdę. Ponieważ, jak widzicie, mamy koło fortuny i dzisiaj będziemy losować, kto kim będzie. I ja na przykład dzisiaj będę... Tylko nie pasty, bo ona za dużo sprząta. O! 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 To, to, to! Paskie? Jest! Nic nie robię cały dzień znowu, ale mi się udało! Zobaczmy, czy ja w takim razie będę. O, 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 panie. Nie, ja nie wiem, co. O, ja! Czyli dzisiaj sprzątasz! I narzekam, mam alergię, kicham i wszystko. Ej, ale ja właśnie nie narzekam, ja jedynie co ja narzekam. Nie, no! Fausti! Fausti! Narzekam głównie o sprzątanie. To zobaczymy, czy też będzie narzekać. Dobra, dobra. Czemu myślę, że Fausti będzie Hanią? Może Patrykiem? O! O! Patrykiem? No jest! Patryk! Czyli też nic dzisiaj nie robię! Ale chodzisz w brudnych gaciach, w czerwonych podlegach. No, mają 4 dni dzisiaj. Czyli musisz też chodzić tak z prostymi nogami i tak w miejscu, o, o, tak jak tam. Ej, znowu masz! Tak! Ja muszę zakręcać. Nie podoba mi się ten odcinek. O, o, o! Tak, jest! No i git, ale chciałaś to! Tak, tak, chciałam, no. Wika ma pomysły na mnie, więc, więc idealnie, dobra. Robisz tam trening? Dobra, ja bym chciał Hanie. Nie! No i będziesz mną, no co ja ci mogę powiedzieć? Nie może być, ej, bo został... Jak to? Czy to oznacza, że... Ty jesteś Hanią wtedy! Ja jestem Hanią wtedy! A teraz Kubicki. Poczekajcie! Ja! Już! Będę dzisiaj najbardziej pick me Hanią, jaka kiedykolwiek chodziła po ziemi. Ej, musisz mi pożyczyć radę. Hanie, możesz się zadanie. Ja zawsze zamawiam! Ja zawsze zamawiam! Jedynie ty w końcu za mną! No weź, proszę, bo nie wypłaciłem tych pieniędzy znowu w kryptowalut. Ale... ale ja nie wiem, co ty chcesz! Ja nie wiem, co ty chcesz za mną. Ty lepiej wiesz, co ty chcesz! No Wika, no! Trofię! Dobra, idziemy się przebierać i malować. Co by na to? Tak jest, tak jest. Ja się mam malować? Znaczy, ja się mam malować. Ale... Ja. Ale jaka funkcja! Zaraz założę gatki, których nie brałem, bo Wika mnie nie ubrała, więc ja nie wiem, co mam z tym zrobić. Wiecie, że bardzo się cieszę, że nigdzie dzisiaj nie jedziemy na miasto, bo dzisiaj jak sprawdziłam sobie horoskopie i mówią, że dzisiaj muszę, zostawać w domu i zadbać o siebie, dlatego zaraz idę po kawę. Z tego, co kojarzę, to Hania nie pije w ogóle kawy. Nie wiem, czy dam radę wskoczyć na łyżeczko. Hania chyba nie robi side. Hania nie robi sideflipu. Patryk, wytrzyj siki Bengengara, bo nasikał obok. Wika, teraz twoja kolej! Właśnie, gdzie jest ta lista, bo ja też potrzebuję wiedzieć. No właśnie. To, co was obchodzi jakaś lista? A obchodzi was chociaż trochę blat w kuchni? Wiecie, jak jest uwalony? Nie, aż tak nie robię. Wika, no na co ty czekasz? Szybciej! Czekajcie, muszę poprawić za kola. Ja w to wejdę? No to ja. O nie, penisa mi widać. To ja, ale to ty, spodnie inne majtki, bo swingi do tego się nosi, żeby fajnie pupa wyglądała. Nie, strigu nie będę moich ciekawów. Disgusting. Jak moja pupa. Ej, fajnie mam pupę w tych spodniach. Ej! Nie! Mam cię tu kocham. Dobrze, że już sobie poszedł, bo mam straszne uczucie na psy. Jakby nie wiem, widzowie, czy wiecie, ale teraz zacznę opowiadać jakąś historię, która w ogóle was nie interesuje i zostanie wycięta w montażu. Moi mili, bo ja jeszcze się nie przebrałem. Nie wiem, czy wiecie, ale żyrafa ma czarny język. Popatrzcie, jak on wygląda. Broda, niebieskie włosy, pomarańczowe leginsy, dwie inne skarpety. Ale wiesz, że wcale lepiej się nie czuję, niż wygląda. Jest ci niedobrze, Bartek, że jesteś w bluzie, tak? Mhm. Czy wiesz, że w Singapurze nie można rzucić gumy? A no mu się pójdę. Ej, Wika, zamówiłaś to jedzenie? Nie płacz, no przepraszam, no. To zamówisz? A co zamawiacie? Zamawiacie znowu z tego McDonalda, co? A wiecie, że szybciej umrzecie? Ja się wystraszam, gdy podwór! Wyglądasz obrzydliwie. Mówisz, no. To piękna pani menadżer! Cześć, cześć, bubu, cześć, cześć, cześć. Ale ty jesteś sexy!
Strasznie mnie brzuch boli dzisiaj. Stranie mnie takie w nocy złapało. To może być od laktozy, bo ja też tak na laktozę reaguję. Ale co wczoraj jadłeś? Ej, Wika, ja mam wczoraj laktozę, nie? Wika! 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 Co jadłem wczoraj? Wika, jaki mam rozmiar buta? Kochana, kochana, wyczuwam od ciebie złą energię, możesz się na mnie nie patrzeć. Czas na śniadanko, kochani. A ty? Moja miła ja? Ale będziesz rzygała, disgusting. Dobry mamuniu. Dość. Tak, dawaj łapeczkę. Nie, ty jesteś pieszo. Okej, wiecie co? Czy możecie w końcu pozbierać swoje pranie z pracy? Nie! Tak się zmęczyłam już tym śniadankiem. Muszę zrobić paznokcie dzisiaj. Muszę się pomalować. Czemu ty robisz ze mnie tak? No ja taka nie jestem! Boże, to jest strasznie niewygodne, wiecie? Masakra. No w końcu żywię. Nie przesadzaj. Ej, a mam takie pytanie, czy zauważyliście, że jak ja tak siedzę, to ja zajmuję tylko jeden kwadracik. Jestem taka malutka tutaj, wiecie? Taka jest wypała. Jezu! Bartuś! Tutaj, możesz, ty możesz za mnie to zrobić. Pogodam się sama, tylko rzęski byś musiała mi dokleić. Dobrze, a co masz zamiar zrobić sobie na twarzy? Lubię podkładów dużo. Co ty, ja nie mam koloru twojego. A, co? Bartek! Bartek, co ty robisz? Ale nie mów mi, że ja przesadzam, przecież dobrze wiesz, że ja nie mogę tego dosięgnąć ze względu na mój wzrost. No ale Haniu, nie widzisz, że wnosisz negatywną atmosferę tutaj w tym radarze. Ale nie mów mi to o negatywnej Haniu, atmosferze. Musisz zmienić swój ton. Widzisz te kamienie? One doskonale filtrują negatywną atmosferę. Proszę cię przemyśleć nad swoim zachowaniem, albo dzisiaj masz karniak, rozumiesz to? Karniak na co? Ty już dobrze wiesz na co. Aż się zdenerwowałam, muszę włączyć sobie dyfuzorek zapachowy. To ktoś mówił o sprzątaniu? No. Akcję robimy, akcję. Patrz, no już szli. Akcję! Dawaj, jakąś akcję zrobimy, tu co? Chcecie chyba nosika, tylko roślinnego oczywiście. Nie, przecież wiesz, że nie lubię tych roślinnych. Czemu znowu mi dałaś taki? No to... Ja nie pamiętam, kiedy ty ostatni raz opróżniałeś zmywarkę. Możesz mnie poprzeć, proszę? Muszę iść pomacać kamienie. Oddychamy, oddychamy, medytacja, medytacja. Oj, pies. Cześć, Gengarku. A Gengar, matka ci znowu much nie umyła. Ej, ej, Hania, rzucisz mi ręcznik? No chodź do tatusia. No chodź. Patrz, patrzcie, sama potrafię kucyk sobie zrobić. A, ładny jest. Jezu, czemu nie mówisz, że mi stringi dać? Halo? Czy chce ktoś może kabanosika roślinnego? Możesz otworzyć oko? O, nie mogę, skleiły mi się. To nie... O, jakaś licznotka. Idzie pies tam raz, dwa, trzy. Idzie tam pies bez pytania żadnego, dobrze? Czy pies rozumie, że pies idzie tam? Czy pies może pójść na tą stronę? Proszę. Ale się napręża. Nie wiem. Psie, spojrzysz na mnie? Musimy sobie coś wyjaśnić. Nasrałeś mi na podłogę. Ja ci pomogę, pomóc ci, bo to trzeba, ty to wcierasz, a to trzeba wklepywać. Dziewczyny, nagramy TikToka wspólnego? Fausty i Hania? Fausty, chodźcie, nagramy TikToka fajnego. Ale przestańcie nagrywać te cringe'owe TikToki, ja nie umiem na to patrzeć! To nie patrz, wiesz? A ty nie będziesz mówić, co ja mam robić. No nie, bardzo krzowe są te TikToki. A nie uważasz, że tam jest zawsze światło? Czemu można tak? Dobra, ale jesteście stypiarze, wiecie co? Tragedia! Ale strasznie ci brwi latają do góry. Brwi? Chłop przebrany za babę, no to jest niesamowite. Dobra, ja muszę... Oj, nagramy jeszcze raz, bo zamknęłam oczy. Dobra, ale jeszcze raz. Też musi nie pasować. Nagramy jeszcze raz. Ale za mało pijany jesteś. Ale super figurę, Pika, serio. Dzięki. Nic z tym nie robię ogólnie. Taką mam genetykę po prostu. O Jezu, mam taką ochotę na pizzę, ale od glutenu chyba już się zżyga. Best friend!
Nie masz zakoli, kochany. Ale widać, że zakola czy nie? No wiesz, że nie masz przecież. Wiecie co, zważając na to, że dzisiaj jest święto, nie wiem czy wiecie widzowie, to może ogarniemy w końcu w chacie i zgarniemy te wszystkie świąteczne rzeczy. O nie. Co by na nie to? Nie chce mi się trochę... Tak, dobrze mówi Faustyna, no, ale ja mówię ogarniemy, już tak. Ogarniemy. Nie wiem czy wiecie, ale kiedyś na Helu jak byłem, uczyłem się żonglować, nie wiem czy dalej pamiętam. Żonglować? Ja też chyba umiem, wiesz? Jeszcze nic nie zaczęliśmy robić. Bartek, ty się najwięcej mówisz, a najmniej robisz, wiesz? Ale bo to się idzie. Content! Hania, czego ty nie rozumiesz? To podprątajcie. Podprątajcie już. Podprątajcie, a ja z Patrykiem poleżymy sobie. Wika, już dosyć, rozpoczynam sprzątanie sam. Nie nagrywaj tak, bo mi mała pupa wychodzi w tym kadrze. Mała pupa, poczekaj. Czy nagramy wszyscy takiego TikToka, że wszyscy trzęsiemy pupami? Proszę was, bardzo! O nie, no to jest tak cringe! To ja mam, nie mogę, to patrzę! To ja mam 600 tysięcy na TikToku, a nie ty, dobra, okej, okay, bitch. Daj buziaka, Patryk! Daj buziaka! Wika, wiesz, że się nie całuje na filmikach! Weź, weź! Nie! Moi mili, czy wiecie, że majonez kielecki jest najlepszym majonezem na świecie i był to pierwszy polski majonez produkowany na, na skalę krajową? Polski majonez na skalę krajową? nie wiem kogo to jest, ale sobie zjem. Kolejne ciasto jakieś. Nie powinnam tego jeść, widzowie, wiecie, ale no czasami nie mogę się oprzeć. Powinnam ograniczać gluten, więc to nie jest tak, że nie mogę go jeść. No ale wiecie jak to jest. Teraz znowu zacznę gadać i gadać o tych swoich galeriach. Truskawka. Ja mam pytanie do wszystkich, bo ja nie wiem czy wiecie, ale kto wrzucił do papieru szkło, do plastiku papier, a do inne bio? Ale czy wiedzieliście, że to jest zrobione z kości słoniowej? Giganta z Afryki. Ja wyrzucę, bo ja wiem gdzie to się wyrzuca. To jest plastik, więc to jest chyba do bio. Wika, czy możesz to wyciągnąć i mnie nie denerwować? O kurczę, no dobra, to jest chyba to tutaj. Tak? Nie. Czy ja wam przeszkadzam? Bartek, a czy to na pewno są twoje pierogi? Nie wiem. No dostałam od babci pierogi, ale czemu ty jeszcze pierogi? Ja tylko dwa zjem, okej? Okay? To jest już trzeci, widzę przecież. Tak. Hej, a tak w ogóle to czy moglibyśmy dzisiaj skończyć wcześniej? Bo ja mam do napisania licencjat i serio, ostatnio kończymy ciągle o 23. Serio, proszę, skończmy dzisiaj wcześniej. Natalia, możemy dzisiaj skończyć wcześniej? Gdzie jest Natalia? Gdzie? Fausti, słyszysz? A co? Pożyczysz furykę? Dobra, ale pożyczycie mi na paliwo, bo to serio nie jest zabawne, bo no, wzrosły ceny. Patryk! Zamówimy! Wrapa? Mogę, nie wrapa! Jestem taka niezdarna! Jestem taka malutka i niezdarna! Ania, żeby być cool, to wiesz, robisz coś takiego, nie? I wtedy masz tak. Ja ogólnie dużo się uczyłem jeździć na surfwingu. Żeby zrobić ollie, dajesz jedną nogę mocno na tail'a i robisz to płynnie, to wyjdzie ollie. I co? Głowa się zatrzymała się. Uważaj, Hania, wszystko okej? Okay? To przez tego. Pan mi zaburza feng shui. Nic się nie stało, malutka. Łupawka. Ale przestańcie tak na Patryka nachodzić. Co to za problem? Wziąć kanapkę i wyrzucić, no. No i nagle wiesz, gdzie się wyrzuca, tak? Przesadzacie, przecież on jest taki biedny, nie może wyrzucić sam. Przesadzajcie, kochani. Do sponsora, statusie, kochanym i mamusią. I mamusią. Gengar, stój! Gengar, nie. Chodź na dół. Zimno mi brzuszek, ale muszę ładnie wyglądać. Gengar, wolniej! Wolniej! Nie krzyż do naszego pysiaczka! Ej, bo mi trochę zimno jest, chodźcie, zawrócimy. No to czemu się nie ubrać? Mówiłem ci, że idziemy na spacer. Ile tego jest? Zbieraj tu kupę i idziemy. Ach, jakie ciepłe! Gęguś! Gęguś! Nie, Gengar, nie! Nie! Czemu się nie męczyć, Patryk? No i właśnie dzisiaj będę gotował spaghetti. Będzie... Tak, tak, będzie to troszeczkę takie spaghetti wegetariańskie, ponieważ nie będzie ono miało mięsa. Prawie się z
wygrałam! Przy zbieraniu kupy! Serio, taka wielka ciepła! No jaki ojciec, taki syn przecież, nie? Wąski! Czy ty widzisz tutaj jakiekolwiek wąsy? Nie, świeży jestem! Świeży Gęgarek na dworze Mordo. Sobie chilluje, a my idziemy zjeść. No Wika, dawaj szybciej! Jazda! Jeździsz jak wariat jakiś. Kurde, Patryk! Ach, ten Patryk jest taki nieprzewidywalny. No, to co, obraziłaś się tam z tyłu na mnie, tak? Nie no, Wika. Wika, przepraszam, no. Dziękuję, do widzenia, miłego dnia. Pięknie pani wygląda dzisiaj. Piękne rzęsy ma pani. Do widzenia. Kupiłam, kochanie. Mogę prosić ketchup jeszcze? Jeszcze więcej? Mhm. Dziękuję bardzo, do widzenia. Wiecie, że nie było frytek kręconych? Mój ulubiony wrap, bardzo mi smakuje. Bardzo, bardzo. Brudno jesteś, kochanie. Wyszedł mnie Patryk. Bartek, a zrobiliście już trening? Jeszcze nie, poczekaliśmy na ciebie, Wiktorka. Ja wiesz, że ja nie lubię trenować. Ale dzisiaj będziesz trenować. A mogę oszukiwać troszeczkę, jak na ostatnim odcinku. A co ci się stało? Czy ty masz łysie nieplackowate już? Nie, już się rozsorałam troszeczkę. Bartku, spróbowałam tego twojego spaghetti i wiesz, że dobre? Ale jednak wrócę do nuggetsów. Nie wiem, czy wiecie, ale dzisiaj jest pełen księżyc w Koziorożcu. To ja chciałam was bardzo, bardzo serdecznie zaprosić na wieczór z czytania z Reiki ze mną. Wow! Prowadzę wam go, przygotuję nam taką fajną atmosferę, zapuścimy dyfuzorek zapachowy i wam powróżę. Ale co jest? Jezu, Zodia Kara! Oj, przestań, a wiesz, że to się wszystko sprawdza? Okej, moi mili, robimy trening. Czekasz specjalnie? Poczekaj, Wika! Po jedzeniu? Po jedzeniu! O Boże! Nie, Patryk, nie chcesz teraz leżeć, tylko ogarniamy tą kolinkę, bo ja już nie dam rady z Hanią, bo jesteśmy za niskie, żeby zgarnąć to. Jestem strasznie malutka, nie dosięgam! Czy ja mogę to zrobić? Naprawdę, to nie jest tak, że wy cały czas nic nie robicie. O, zwiecha. Przestań! Przepraszam, przepraszam. Chłopaki to muszą zrobić, bo my tego nie damy rady zdjąć. Dokładnie. Patryk, pomóż. Zrobicie mi zdjęcie? Yes, girl. Yes, please. Ej, bo najlepsze jest to, że my się wcale tak nie zachowujemy z dziewczynami, no. Moi kochani, czy wiecie, że w Ukrainie choinki się dekoruje pajęczyną? To super, a możesz teraz pomóc nam posprzątać? Ale pomóc. Taka niemiła. Bo ja siedzisz cały kontent. Czas i nic nie ale robisz. Ale robię kontent, żeby... Bartek, pomożesz w końcu, tak, bo nic nie robisz. Nie, właśnie pamiętaj. Patryk, bo się skapnął, że nic nie robimy. Ale jak to im nic nie robię? Chociaż poudawaj trochę. Nie no, Wika, ja chciałam teraz post na Instagrama skończyć, to to zrobię. Patryk. Weź, bo się skapnął. I znowu będę musiała cię bronić, jak znowu bułkę zostawisz w zlewie. Ania, dałabyś mi nową gumkę, bo mi włosy rozwaliły się. A pomożesz mi ją dosięgnąć? Bo jestem za mała, żeby dać sama radę. Oczywiście. Ale mam już dosyć dzisiejszego dnia. Gdzie się znajduje moja gumka do włosów? Prawdopodobnie tutaj gdzieś. Czy to jest kawałek sera? Nie wiesz, że robimy coś? Myślę, że musimy porozmawiać o zasadach w naszym domu. A możemy to zrobić zaraz, bo coś robię w tym momencie? O, jak pięknie! Super! A drugą? Chcesz, kochana, czy drugą? Dziękuję bardzo. Proszę, proszę, kochana. O mnie! Kto to zrobił z moją monsterą? To jest moja monstera. Czemu ona tak wygląda jeszcze? Rozumiesz, że ktoś odczepił moją monsterę? Moja monstera! Ej, moi kochani! Kto zrobił to mojej monsterze? Patryk! To jest najpiękniejszy liść mojej monstery. Czemu go rozwaliłeś? To tylko roślina! Nie, to jest więcej niż moja roślina. To moja monstera, którą mam od 5 roku życia, a którą dbam codziennie. Moja monstera! Nie mam siły, nie mam siły. Ja chcę Marta, tylko teraz, jak tu jesteśmy już wszyscy, powiedzieć, że dzisiaj że czuję się... Że jesteś taka malutka i masz takie małe rączki. Nie, to, że czuję się bardzo zaniedbana przez ciebie. Czuję, że dzisiaj nie dajesz mi miłości. Czuję, że dzisiaj... Nie wiem, czy to ze względu na to, że mamy księżyc w Nowiu i może przez to twój wodnik jest trochę odwodniony. Patryk, czy uważasz, że powinienem zrobić trigger training?
Ale kochani, piękna jesteś. O. Nie na filmach! No dobrze, że... Chyba sranie mnie łapie, o. Słuchajcie. Teraz się uświadomiłem, że klepnęłem Faustynem w dupę. Myślałem, że... Ej, serio! Wiesz, co jest najgorsze? Że na ogół to jest nieracjonalne zachowanie. Ale że zapominam, że jestem Patrykiem, a że ty jesteś dziewczyną, to w ogóle pomyślałam, że dziewczyna mnie klepnęła w dupę. Ej! Ej, kto włożył czyste, brudne naczynia do czystej zmywarki? To na pewno nie Patryk, ani ja. Serio. Czy papier jest w plastiku? Jak będę jedyna, która wymieni... Papier jest na plastiku. Zmywarkę? No nie! Co to ma znaczyć? Weź w ogóle, przecież to wystarczyłoby wyrzucić wszystko do innego i byłoby też. Nie, trzeba segregować. U nas w Białymstoku się tak robi. No black. A jesteś crazy queen. Dobra, ale nie dosięgnę tutaj, potrzebuję pomocy. Kochanie, pomożesz mi? Tak. Przycisnąć przycisk, bo ja nie dosięgnę. Chodź do mamuni, chodź do mamuni. On jest mój synoczek. O Jezus, bo nie wiem czy wiecie, ale przecież Martula mam. Patrzcie, jakie to jest taka bułeczka, tak tylko języka. Gengar. Zobaczcie, Tomko, mam, proszę. Ej, Liczka, czemu ty mu nie dałaś wody? Tutaj jest ona. Olałaś piwę. No i elegancko. No bo nie wiem, czy wy widzę, wiedziecie, pewnie nie. Wracam do przygotowań. Wąski stypę robisz, ho! Dobra, dobra. Lewy, lewy, lewy. Jak widzowie, jak oceniacie moje przygotowania? Oj, Gengardu, przepraszam! Jazda! Moi mini, zaczynamy od pajacyków. Serio? Dawaj! Ojej. Dawaj, Lika! Ojej, jak mi ciężko! Lika, porządnie, dawaj! Jak, i na górę, jak i na dół! To dla mnie nie jest problem. I na górę, i na dół! Już nie dam rady, poczekajcie. I robimy polski. O, a mogę dalskie? Mogę dalskie. Nie dam rady. Malutka pokocha Niuli. Czy teraz jesteście gotowi na medytację? Wdech. I wydech. I wydech. I teraz powtarzacie to ze 3 razy to samo, czyli wdech. I wyrzucamy wszystkie negatywne emocje. I wydech, wdech! Dziękujemy bardzo. Teraz możemy przejść do czytania z ręki. Tak, moi mili, ja już wam wszystko przepowiem przyszłość. Wika, możesz sobie, mogę cię poprosić o zasiędzenie? Ej, ej! A nie, dobra, to Hania, przepraszam. Słuchajcie, jako że ja skończyłam szkołę Hogwart, to bardzo chętnie wam teraz wywróżę, bo się na tym bardzo znam i bardzo to lubię. Zaczniemy tutaj od mojego ukochanego. Bardzo krótka linia penisa, to oznacza, że będziesz w życiu szczęśliwy. Wika, o tutaj coś się będzie działo za niedługo. Widzę z tego, co tutaj jest pokazane, bo masz w ogóle bardzo dużo odcisków od ciężkiej pracy. O Jezus, masyna! Nie ma u ciebie linii odpowiedzialnej za wymowę R. Ciekaw jestem, co to może oznaczać. Faust, ja cię kręcę. Tutaj, jeśli spojrzycie wszyscy, widzimy, że wszystkie linie układają się mniej więcej w M. To oznacza M tak jak mamona, czyli będziesz miała w życiu bardzo dużo pieniędzy. Bardzo fajna wróżba. Do tego proporcja małego palca do kciuka jest bardzo podobna, co oznacza, że będziesz mieć 5 dzieci. Dobrze. Bartuś, Bartuś, mój drogi, u ciebie widzę, masz strasznie długą linię dupeczek. Masz strasznie długą linię pieniędzy, krótką linię pieniędzy, czyli będzie ich bardzo długo. Masz tutaj linię długowieczności, czyli będziesz żył ponad 150 lat. Czekaj, czy to jest linia Porsche? Ja cię kręcę. I masz linię właściciela. Znajduje się tu linia właściciela Mierzei Helskiej. Czeka cię świetlana przyszłość. A co z podcieraniem się siodełkiem?
dlatego przejdźmy nie dalej, przejdźmy dalej. Wygrasz wszystkie walki Fame MMA. O chłopie! Założysz własną federację. Będzie ona leciała na rosyjskich kanałach sportowych. Łooo, widzę tutaj linię ogromnego słodziaka. Przecina się ona z linią dobrego chłopca. O! I jest tutaj też bardzo widoczna linia wilgotnej karmy i do końca życia nie będziesz już musiał jeść suchej. Gratulacje. Myślę, że nie wiem, czy jesteście zadowoleni, ale tak rozchciał, także cóż mogę poradzić. To mój piesek też. Nie no, ale możemy zakończyć ten odcinek, co? Ja bym chciała przeprosić z góry Faustynę za wszystko, co zostało powiedziane w tym odcinku. Ale czemu? Jakby... Nie słyszałaś paru rzeczy. Przed rozpoczęciem odcinka powiedzieliśmy sobie, że to wszystko jest na żarty, żebyśmy się też na siebie nie podenerwowali. Ale ja na przykład jestem okropnie na ciebie zła. O to robię? Czuję się taki przygaszony i teraz trudno mi gadać, nie wiem. To nie, jakby nie umiałem się wczuć w rolę. Ale już możesz być sobą, już nie masz czapki. Nie umiałem się wczuć w rolę, a ja mam tak, że jak jestem chwilę przygaszony dłużej, to potem jestem cały dzień przygaszony. Mam nadzieję, że wam też się podobało, jak siebie tutaj naśladowaliśmy, że wychwyciliście te nasze inside joke'i. Oczywiście zostawcie subskrypcję, bo codziennie widzimy się o 17, a jak nie zostawicie subskrypcji z dzwoneczkiem, to po prostu nie będziecie to będziemy wiedzieć. Was przedrzeźniać cały dzień. Tak jest. Patrzcie, kim jestem, nie zostawiłem subskrypcji. I to tyle, widzimy się jutro o 17. Pa. Cześć. Cześć. No już, Gengarek, koniec, teraz możemy się pobawić.